Pracowicie świąteczny czas spędzili suwalscy policjanci. Od minionej środy do niedzieli włącznie na drogach regionu prowadzili doroczną akcję Znicz. Wspierali kierowców na parkingach wokół lokalnych nekropolii. Na drogach Suwalszczyzny było stosunkowo spokojnie, ale nie obyło się bez kilku incydentów. Jeden z nich zakończył się utratą prawa jazdy przez 35-letniego kierowcę, który w niedzielę mknął ulicą Utrata w Suwałkach z prędkością 107 km. Na godzinę. Przekroczenie dozwolonej prędkości o 57 km musiało się tak zakończyć. W dniu Wszystkich Świętych doszło do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. Przed południem dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach otrzymał telefoniczną informację o ujęciu nietrzeźwego kierującego. Patrol, który pojechał na miejsce, stwierdził, że zatrzymany 39-letni mężczyzna jest kompletnie pijany. Badanie trzeźwości wykazało, że ma 2 promile alkoholu w organizmie. Okazało się również, że nie posiada uprawnień do kierowania samochodem. Funkcjonariusze przy ulicy Bakałarzewskiej zatrzymali dwóch mężczyzn handlujących skradzionymi z cmentarza kwiatami. Policjanci nie dali wiary tłumaczeniom zatrzymanych, że oferowane kwiaty znaleźli na śmietniku. 3 listopada rano do policji trafiło także zawiadomienie o włamaniu do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia. Z pomieszczenia położonego za ołtarzem świątyni salezjańskiej parafii sprawca lub sprawcy wynieśli telewizor, zgromadzoną tam odzież oraz metalową skarbonkę.